przygotowujemy ten pawilon, o którym Radio Tenchit. W którym będzie można wypić herbatę czy kawę, może coś drobnego, coś nie, coś przekąsić, jeść, tak. Tak to będzie i książki kupić i tak dalej. Ale nie mamy jeszcze ludzi do pracy tam. Także prosimy, jeżeli ktoś jest fachowcem i ma ducha apostolskiego, bardzo prosimy z Torunia czy z okolic, niech się zgłosi do sanktuarium, a sanktuarium przekaże nam telefon do sanktuarium. Państwo znacie, ojciec może później poda. To jest tyle, proszę Państwa. No i już wiadomości. Gdzieś 12:03 minęła. Pani Justyna Kędra, redaktorzy, pani Justyna Kędra i pan Piotr Zembrzuski. Dziękuję. Polska prokuratura sformułowała nowe zarzuty wobec rosyjskich kontrolerów. Przypisano im przestępstwo umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Wobec trzeciej osoby, która przebywała w momencie tragedii z 10 kwietnia 2010 roku w wieży kontroli lotów siewiernych, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu pomocnictwa do sprowadzenia katastrofy. Chodzi o kontrolerów Pawła P. i Wiktora R. oraz Mikołaja K. Szef zespołu prokuratorów badających katastrofę, prokurator Marek Kuczyński, powiedział, że podstawą zarzutów jest m.in. nowa opinia z zakresu fonoskopii. Prokuratura zwróciła w tej sprawie się do strony rosyjskiej z wnioskiem o pomoc prawną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócono się do strony rosyjskiej z wnioskiem o pomoc prawną, którego treścią jest przedstawienie zarzutów podejrzanym oraz przesłuchanie ich w takim charakterze. Wnioskowaliśmy również o to, by czynności te odbyły się z udziałem polskich prokuratorów, członków zespołu śledczego numer 1. Czekamy aktualnie na reakcję strony rosyjskiej na przedstawienie terminu wykonania tych czynności. Prokuratura przedstawiła dziś informacje na temat stanu śledztwa w sprawie katastrofy samolotu TU-154M 10 kwietnia 2010 roku. Od początku kwietnia ubiegłego roku okoliczności tragedii bada specjalny zespół śledczych z prokuratury krajowej. Przejęli oni dochodzenie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Konstytucja jest kamieniem milowym na drodze narodu ku przyszłości, bardziej sprawiedliwemu państwu polskiemu, powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W Senacie trwa konferencja naukowa pod tytułem Konstytucja Solidarności. W tym roku mija 20 lat od uchwalenia ustawy zasadniczej. Konferencja poświęcona jest obywatelskiemu projektowi Konstytucji Rzeczypospolitej. Dokument w 1994 roku przygotowały na zlecenie Solidarności Społeczna Komisja Konstytucyjna przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych i Niepodległościowych. Siła tego obywatelskiego głosu uwidoczniła się w społecznym poparciu projektu, pod którym w krótkim czasie podpisało się blisko 2 miliony Polaków, przypomniał dziś marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Choćby z tego względu warto ten projekt konstytucji przypomnieć, przywołać głos tych, którzy go napisali i przedstawili. Warto także pochylić się nad zawartymi w nim propozycjami ustrojowymi i społecznymi, nad wizją naszej narodowej wspólnoty i polskiego państwa. Warto zastanowić się, co w tej wizji ma wartość trwałą, można by powiedzieć politycznie, ponadczasową, a dotąd konstytucyjnie niezrealizowaną i godną takiej realizacji w przyszłości. Konstytucja przecież nie jest kamieniem grobowym, zamykającym dzieje i dyskusje nad ustawą zasadniczą, ale raczej jest kamieniem milowym na drodze narodu ku przyszłości. Organizatorem konferencji Konstytucja Solidarności są marszałkowie Sejmu i Senatu we współpracy z Seminarium Nauki o Państwie. W Polsce obowiązuje ustawa zasadnicza przyjęta 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Rząd PiSu rozwija i dofinansowuje program żłobków dla dzieci. Jest to jeden z elementów polityki prorodzinnej, który ma przyczynić się do wzrostu urodzeń. W rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Publicznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że powstają żłobki samorządowe, a także niepubliczne, a co za tym idzie, poprawia się ilość miejsc opieki nad małym dzieckiem. Szefowa resortu powiedziała, że program żłobkowy jest ulepszany i wzbogacany o dodatkowe rozwiązania. Minister wymieniła tu m.in. kwestie dofinansowania modernizacji i inwestycji żłobków przez podmioty niepubliczne. Mogą powstawać żłobki samorządowe, niepubliczne, mogą powstawać żłobki na uczelniach. W tym roku z naszych środków powstanie 12 tysięcy takich nowych miejsc opieki żłobkowej. Dofinansujemy te bieżące miejsca, ponad 43 tysiące dołożymy do tego, co czasami dokłada samorząd, albo też dokładają rodzice, bo no niestety odpłatność w niepublicznych placówkach często jest wysoka i często rodzina boryka się z tym dylematem. Rząd chce doinwestować i rozwijać program żłobkowy między innymi na podstawie danych po pierwszym roku funkcjonowania 500+. Jak wskazała w sobotę premier Beata Szydło, już można mówić o tak zwanym baby boomie. Dodatkowe środki finansowe zachęcają Polaków do posiadania większej liczby dzieci. Do tej pory rząd na program Rodzina 500+ wydał 21 miliardów złotych. Hiszpania jest zaskoczona tonem, jakim Brytyjczycy mówią o Gibraltarze, powiedział szef hiszpańskiego MSZ-u. Zaapelował też o spokój. To reakcja na słowa byłego szefa brytyjskiej partii konserwatywnym Michaela Howarda. W niedzielę w telewizji Sky News Howard powiedział, że 35 lat temu ówczesna szefowa rządu Margaret Thatcher wysłała brytyjskie wojska w celu obrony Falklandów. Jestem absolutnie pewny, że obecna premier okaże taką samą determinację, stojąc w obronie interesów mieszkańców Gibraltaru, mówił. Wcześniej brytyjska premier Theresa May zapowiedziała, że Londyn nigdy nie odstąpi władzy nad Gibraltarem bez zgody mieszkańców tego leżącego na południu Półwyspu Iberyjskiego brytyjskiego terytorium zamorskiego. W kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu przelotne deszcze, a w Karpatach możliwe również burze. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 12 do 17 stopni. Na południowym wschodzie cieplej od 15 do 20, w Dolinach Sudeckich i na zachodnim wybrzeżu od 8 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północny, a na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. 12.10 minęła, jeszcze też będzie ojciec Piotr Tetlew. Co tam ojcze słychać? Przygotowujemy następne sprawy, koncerty przygotowujemy. Tak. Możemy już coś zdradzić, czy nie? No, mamy w planie, gdzie? Mamy w planie, ale nie powiemy kiedy. Więc tylko w czerwcu, może w czerwcu, tylko miesiącami powiemy. W czerwcu planujemy Filharmonię Podlaską w Białymstoku. Piękna, nowa scena, tak, mieszcząca prawie 1000 osób, więc duża, przystosowana. Znaczy, jak powiemy, gdzie, to czy nam nie przeszkodzą wtedy? No, mam nadzieję, że nie przeszkodzą. Chociaż to też powiemy. To obserwujcie, kto przeszkadza, i zapamiętać szkodnika, nie? I tego szkodnika nie wybierać na przykład później. Zresztą bardzo ważne jest wychować ludzi do tego, żeby umieli wybierać dobrych ludzi. Nie tak dlatego, że się uśmiecha, tylko wartościowych ludzi, którzy będą dbali o Polskę, a nie szkodnicy. Prawda? No i co? Październik, też nie zdradzamy jeszcze konkretnej daty. Ale gdzie? Teatr Muzyczny w Gdyni. Proszę. Także widownia na ponad 1000 miejsc. I jeszcze gdzie planujemy? No, planujemy naszą sąsiednią Bydgoszcz, operę bydgoską, ale tutaj jeszcze o miesiącu mówię. Ale ciągle będziemy mówili u Widim, skazał ślepo i głucho, prawda? Tak jest, bo my, proszę Państwa, musimy się przebijać. Proszę Państwa, jeszcze raz przypominam, Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów Lubaszowa, koło Tuchowa, dom rekolekcyjny, zaprasza na rekolekcję spowiedzi. Warto tak przemyśleć sobie spowiedź, sakramny miłosierdzia, będzie to połączone z nocnym czuwaniem w sobotę na niedzielę, można się tam przespać, warunki nie luksusowe, ale takie, że mówicie, chyba czysto jest. Pokoje z łazienkami. Tak? I pojedyncze, tak. Czy podwójne różne. W zależności, jak się opcje wymierzy. Tak. I proszę Państwa, od 21-23 kwietnia, podam telefon, prowadzi ojciec Sylwester Cabała.
redemptorysta, to jest Stowarzyszenie Rekolekcyjne Góra Tabor się nazywa, Lubaszowa 33, to jest koło Tuchowa, to jest południe Polski za Tarnowem, jadąc w stronę Krynicy. Telefon 798-045-456, powtarzam, 798-045-456. Więcej informacji www.cadr.redemptor.pl /Lubaszowa. Jeszcze tak szybciutko, proszę Państwa, mówimy o szkołach. Przedtem mówił pan dyrektor szkoły, gimnazjum i liceum ze Szczecinka, pan dyrektor Szymon Cieśle, wczytać, aby być mądrym w tej audycji. Tam przygotowują szkołę podstawową. Też, tu mamy siostry nazaretanki. Siostry nazaretanki posługują w Radiu Maryja. Dlaczego im tego nie ogłosić? Co prawda prowincja u nas jest krakowska, a to jest w prowincji warszawskiej. Mają siostry szkoły szkołę liceum, mają szkoła podstawowa też. Otwierają przy ulicy Czerniakowskiej 137 Czerniakowska. Szkoła podstawowa z nauczeniem dwujęzycznym, z osobnymi klasami dla dziewcząt i osobnymi dla chłopców. To ma sens, proszę Państwa. To jest klasyczne wychowanie, tak. Nauka języka angielskiego prowadzona będzie od klasy pierwszej w zwiększonym wymiarze godzin oraz dodatkowo na wybranych przedmiotach. Boże mój, rzeczywiście się nie boję, że będą mówili, bo kiedyś szwargotali, bo mówiło się innym językiem, a teraz będzie po angielsku, a po polsku nie będzie umiał. Polski język oczywiście dobrze jest też obcy. Tak, kiedyś rosyjskiego uczyli i szkoda, że wyrwali też to, bo to jest wielki naród. Bo oczywiście potrzebny też jest język. Nam mówili, nie, tego wyśmiewali i ludzie szli za tym śmiechem, a Niemcy się uczyli i uczą, i biznes prowadzą. Trzeba daleko się patrzeć. Liceum siostry nazaretanki zapraszają dziewczęta do liceum, które oferuje naukę w klasach ogólnych oraz z programem matury międzynarodowej. Indywidualny dobór rozszerzonych przedmiotów rozszerzonych, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, rodzinna atmosfera, proszę, to jest świętej rodziny zgromadzenie. Rodzinna atmosfera oraz możliwość zamieszkania w internacie wyróżniają liceum sióstr nazaretanych spośród innych szkół średnich. Sióstr nazaretanki, wychowanie szkoły sióstr nazaretanych to wychowanie w wartościach katolickich, rodzinnych i patriotycznych oraz połączenie z tradycji z nowoczesnością. Więcej informacji www.nazaretanki.edu.pl. Ojcze, już przedłużyłem ojcu. A proszę Państwa, ojciec jest Kaszubem, tak, jest bardzo taki, no, nie chcę powiedzieć ordon bus sein, tylko serw, może po łacinie serwa, ordon et ordo te serwa. Tak, to lepiej, zachowaj porządek zachować, chociaż przysłowia mądrością narodów. Dziękuję serdecznie, dziękuję też za pomoc Radiu Maryja. Bardzo Was proszę, kochani, i pomoc jeszcze w dokończeniu wszystkiego przy świątyni. Nie tylko zaczniemy po świętach, zaczniemy budować organy, proszę Państwa. To jest droga rzecz. To jest bardzo droga rzecz. No i inne rzeczy jeszcze. Stacje Drogi Maryjnej. Matka Boża objawia się już w tysiącach miejsc. A my tu będziemy mieli 14 stacji, gdzie Matka Boża się objawiła. Pięknie zrobione w marmurze. To będzie, to na długo będzie. Nas przeżyje. No. I niech widzą potomni. Niech widzą. Tak. 16 minut po godzinie 12 Państwa zapraszam na spotkania z Biblią. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza czytają Halina Łabonarska i Marek Prałat. Ewangelia według świętego Łukasza. Głuskanie głosów w szabat. W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali głosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: nawet tegoście nie czytali,
co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Uzdrowienie w szabat. W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. Były to spotkania z Biblią, fragment z Łukaszowej Ewangelii, czytali Halina Łabonarska i Marek Prałat. 19 minut po godzinie 12 zapraszam na felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, przygotowany przez księdza profesora, doktora habilitowanego Jana Machniaka. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. 2 kwietnia w niedzielę minęła 12 rocznica odejścia do domu ojca papieża Jana Pawła II. Człowieka, którego wszyscy kochali, którego wszyscy chcieli spotykać, przyjmować u siebie w swoim domu. 12 lat temu cały świat zatrzymał się na chwilę, by towarzyszyć Ojcu Świętemu w jego osobistym, własnym przejściu do domu Ojca, jego śmierci. W jego odchodzeniu z tego świata do tej rzeczywistości, która jest przed nami wszystkimi. Na placu świętego Piotra zatrzymały się tłumy ludzi. Ojciec święty Jan Paweł II umierał w swoim mieszkaniu, w papieskim apartamencie, otoczony swoimi najbliższymi, dając wszystkim ludziom jeszcze jedną lekcję, ostatnią lekcję, jak odchodzić z tego świata, z tego padołu płaczu. Do tego miejsca, gdzie jest dużo światła, gdzie jest kochający Bóg i Ojciec. Wśród osób, które były obecne przy odchodzeniu Jana Pawła II, był ksiądz Stanisław Dziwisz, jego osobisty sekretarz, który towarzyszył Ojcu Świętemu, wcześniej arcybiskupowi krakowskiemu, przez ostatnie 40 lat jego życia. Nie odstępował go ani na krok. Był również i w tym momencie, tym trudnym dla każdego człowieka momencie umierania. Wśród najbliższych był kardynał Marian Jaworski, który znał Ojca Świętego jeszcze od czasów powojennych. Spotkali się tu w Krakowie jako przyjaciele. Wzajemnie się wspierali, wzajemnie sobie pomagali. Przy umieraniu Jana Pawła II był ksiądz Mieczysław Mokrzycki, drugi sekretarz Ojca Świętego, który dzisiaj jest arcybiskupem lwowskim. Były siostry sercanki, był lekarz papieski, był pan Angelo, kamerdyner Ojca Świętego, ten, który również był bardzo blisko, szczególnie wtedy, kiedy Ojciec Święty chorował, był słaby. Wszyscy odmawiali różaniec, modlili się. Z modlitwą na ustach żegnali Ojca Świętego Jana Pawła II. Trzy
ręku zapaloną świecę, gromnicę, zgodnie z polską tradycją, bo światło tej świecy to symbol spotkania z wiecznym światłem wieczności, z tym, który jest słońcem i nigdy nie zachodzi i rozświetla wszystkie nasze ludzkie ciemności. Kiedy Ojciec Święty oddał ostatni dech, najbliżsi zgromadzeni wokół niego przy jego łóżku zaśpiewali uroczyste Te Deum Laudamus. Kardynał Stanisław Dziwisz dał świadectwo tego wspaniałego hymnu, który śpiewali dziękując Bogu za 85 lat życia, niezwykłego życia Karola Wojtyły, Jana Pawła II, za życie od Wadowic przez Kraków aż po stolicę Piotrową, po najodleglejsze zakątki świata. Bo Ojciec Święty Jan Paweł II należał do całego Kościoła i do całego świata. Dawał się nieustannie, podróżując, odwiedzając kościoły na całym świecie, spotykając się z ludźmi na placach, na stadionach, by nieść Chrystusa, Odkupiciela człowieka, każdemu człowiekowi dobrej woli, każdemu człowiekowi, który chce przyjąć słowo dobrej nowiny, Ewangelii. Kiedy dziś po latach wspominamy tamto wydarzenie, rzeczywiście w oku kręci się łza. Pozostaje w sercu jakiś żal smutku, rozstania. Ale kiedy dziś patrzymy na portret Ojca Świętego Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II, z ufnością patrzymy na jego rozpromienione oblicze. Wiemy, że nie zostawił nas, że jest razem z nami jako święty Kościoła, jak święty Franciszek, jak święty Dominik, jak tylu wielu naszych świętych, Maksymilian Kolbe, Edyta Stein, ci, którzy przeszli przez obóz koncentracyjny. Są wszyscy razem w domu Ojca, po to, by być z nami, by towarzyszyć Kościołowi pielgrzymującemu, by towarzyszyć Polsce. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Jan Paweł II dodaje dziś otuchy Polakom i wszystkim, którzy w modlitwie wracają do niego. Proszą go o wstawiennictwo, proszą go o pomoc. On przypomina nam to, co mówił przez całe życie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie pękajcie się. Przyjdźcie do Chrystusa, otwórzcie Mu swoje serca, drzwi systemów politycznych i ekonomicznych. Nie bójcie się przyjąć Go do siebie. On nie niszczy człowieka, ale ubogaca go. Ojciec Święty Jan Paweł II, dzisiaj święty Kościoła, staje pośród nas, przybywa do nas po to, aby jak wtedy umacniać na duchu, aby dodawać odwagi. Iluż ludzi przybywało do niego do Watykanu, mówią, że 14 milionów przeszło przez Pałac Apostolski. Niezliczone rzesze, które spotykały się z Ojcem Świętym w czasie audiencji na placu świętego Piotra czy w samej bazylice świętego Piotra. Miliony, miliardy, które oglądały go w telewizji po to, aby otwierać swoje serce dla Chrystusa, by Chrystusa, Odkupiciela człowieka, przyjmować do swojego domu. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Po 12 latach, kiedy patrzymy na świętego Jana Pawła II, jest w sercu łza wzruszenia, jest w sercu wspomnienie tamtego wydarzenia i tamtych chwil, ale jest też głęboka ufność i pewność, że warto tak jak on zaufać Bogu, że warto iść Jego drogą, Maryjną drogą, powtarzając Totus tuus, cały jestem Twój, o Maryjo. Pokój to
doktora habilitowanego Jana Machniaka, 28 minut po godzinie 12. Zamyślenia wielkopostne prowadzi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Kochani moi, jesteśmy przy rozważaniu męki pańskiej. Wybrałem się w tę drogę krzyżową, ale nie wiem, czy wytrzymam do końca. Przecież jeszcze się nie zaczęła, dopiero jestem u Piłata. Piłatą prosił Pana Jezusa na podwyższenie. Żydzi tam nie weszli, bo to pogańskie miejsca, jutro święta, trzeba być czystym. Piłat nienawidził Żydów. Chciał Jezusa uwolnić. Wiedział, że wydali go z zazdrości. Słuchajcie, mam zwyczaj wypuszczać te święta jednego ze złoczyńców. Znacie sprawę Barabasza? Kogo chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, którego nazywacie Chrystusem? Barabasza. Niedobrze. Dowiedział się Piłat, że Jezus pochodzi z Galilei. Odezwał więc go do Heroda. Cieszył się Herod, że zobaczył Jezusa i że zobaczył jakiś cud, cudzik. Ale Pan Jezus nie powiedział do tego lisa ani jednego słowa. Więc Herod kazał pokryć Jezusa białym płaszczem, jak wariata, przeprowadzić go przez miasto. Znowu u Piłata. Piłat pyta, czy ty jesteś królem? Tak, ale nie takim jak ty. Dobrze, więc ty jesteś królem. Tak, ja bym się na to narodził, bo to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A cóż, to jest prawda. Piłat chciał uwolnić Jezusa. Chciał wzbudzić litość u Żydów. Kazał więc Jezusa ubiczować. A biczownicy zrobili to fachowo. A żołdaki ubrali go na króla. Czerwoną szatę z świną zamiast berła w cierniowej koronie. Piłat ukazał go Żydom. Oto człowiek. A oni krzyczeli: ukrzyżuj go. Króla waszego mam ukrzyżować. Nie mamy króla, nie ma Cezara. Nie winienem jak tego sprawiedliwego. A oni krzyczeli: krew jego na nas, na syny nasze. Co wyście powiedzieli? To się wam stanie. O Boże. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Państwa zapraszam do wspólnej różańcowej modlitwy. Rozważamy tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Modlimy się za Kościół Święty Ojca Świętego Franciszka, za naszą Ojczyznę. Radio Maryja, Telewizja Trwam, dzieła, które wyrosły z Radia Maryja, za posługujących w tych dziełach i wspierających je modlitwą, cierpieniem, darem serca. O łaskę zdrowia prosimy dla chorych, z naszych rodzin, wspólnot zakonnych, z rodziny Radia Maryja. O łaskę zdrowia prosimy dla ojca Jana Króla, jego mamy Józefy, pani Michalinę, mamy ojca Janusza, księdza biskupa Kazimierza Ryczana. O uzdrowienie dla pani Zdzisławy Starnowa i pani Grażyny. Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych i włączamy wszystkie intencje modlących się wraz z nami. I Syna, i Ducha.
Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za tą cząstkę różańca, modliła się Danuta Ściechanowa. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ten Jezus wzięty od Was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi.
Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę Nowego Dworu Gdańskiego z parafii Niepokalanego Serca Maryi. Modliła się Kasia z synem Michałem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić, głosząc wielkie dzieła Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Elżbieta z Wołomina. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica chwalebna, w niebowzięcie Matki Najświętszej. Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Jako w niebie.
niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mario, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się z parafii Matki Bożej Bolesnej Plimanowej Józefa. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Piąta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta w słońce obleczona i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona.
jedność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka i za naszą Ojczyznę, po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Z katedry radomskiej modlił się Albin, Szej Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarcha, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujący, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego,
Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziejo chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Całej rodzinie Radia Maryja bardzo gorąco dziękujemy za wspólną różańcową modlitwę. Już za 2 minuty serwis informacyjny, po nim audycja aktualności dnia. Drodzy słuchacze, mieszkańcy Torunia, kochani pielgrzymi, przybywający do sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Już teraz pragniemy zaprosić do przeżywania Triduum Paschalnego w naszym sanktuarium. Przede wszystkim dni Triduum, a więc od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty zapraszamy do udziału w liturgii godzin o godzinie 8. W Wielki Czwartek liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18. Po niej do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji. W Wielki Piątek o 15.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, następnie rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00, a po niej do 21.00 trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim w Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godzinie 9.00, 11.00, 12.00 i 14.30. Natomiast o 19.00 rozpocznie się liturgia paschalna. Mamy także nadzieję na wspólne przeżywanie najważniejszej niedzieli w roku, niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia już o godzinie 6 rano z Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników wyruszy procesja rezurekcyjna, po której będzie sprawowana msza święta. Tego dnia również msza święta o godzinie 12 i 18. Przy tej okazji pragniemy poinformować i zaprosić do udziału w nowennie pompejańskiej. Tym razem modlić będziemy się o wiarę w rodzinach. Będzie ona odmawiana od niedzieli Miłosierdzia Bożego, a więc od 23 kwietnia przez 54 dni do 15 czerwca o godzinie 13.30 w Kaplicy Adoracji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jest 13. Państwa doma gości Radio Maryja. Pierwsze ślady do badań zostaną przekazane zagranicznym laboratoriom już w maju, poinformowali śledczy badający katastrofę smoleńską. Prokuratura wyśle m.in. próbki z ciał ekshumowanych ofiar, aby ostatecznie sprawdzić tzw. wątek wybuchowy. Prokuratura Krajowa przedstawiła dziś informacje na temat stanu śledztwa w sprawie katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Prokuratura nawiązała współpracę z 4 laboratoriami z zagranicy. Są to ośrodki w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii oraz Hiszpanii. Prokurator Krzysztof Szwarc z zespołu prokuratorów badających katastrofę smoleńską powiedział, że dokonano już wstępnej selekcji tych śladów, które będą badane. Ślady, które były zabezpieczone na miejscu zdarzenia, wycinki z foteli w samolocie, pewne drobne elementy samolotu, które znajdują się w naszej dyspozycji, będą badane przez angielskie laboratorium DSTL-FEL i hiszpańskie laboratorium Policji Naukowej. Pozostałe ślady, które są zabezpieczane w toku ekshumacji, a więc te tak zwane ślady biologiczne, będą badane przez pozostałe laboratoria. Dlaczego 4 laboratoria? Przede wszystkim zadecydował tutaj aspekt naukowy i doświadczenie, które te laboratoria mają.
Od początku kwietnia ubiegłego roku okoliczności tragedii bada specjalny zespół śledczych z prokuratury krajowej. Przejęli oni dochodzenie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Za tydzień minie dokładnie 7 lat od katastrofy, w której zginęło 96 osób, w tym najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. Rosyjski pilot, który podczas Światowych Dni Młodzieży naruszył strefę ograniczenia lotów w okolicach Częstochowy, wkrótce stanie przed sądem. Częstochowska prokuratura zamknęła śledztwo w tej sprawie. Akt oskarżenia przeciwko Rosjaninowi trafi do sądu rejonowego. Mężczyzna odpowie za naruszenie przepisów prawa lotniczego. Pilot, który wystartował z lotniska z Czech, miał lecieć na zawody do Radomia. W rejonie Częstochowy obowiązywała wówczas strefa ograniczenia lotów ustanowiona przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w związku z SDN. Samolot najpierw przechwyciły, a następnie sprowadziły na ziemię dwie maszyny F-16. Mężczyźnie może grozić kara do